Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj jest wydanie specjalne. Simony jest teraz na bazie u Rafaela, jest tam Wezus i Orys. Mamy pytania właśnie do sytuacji, w której akurat się ludzkość znajduje. Tutaj chciałam zaznaczyć, no u nas no dzisiaj jest niedziela. Od wczoraj wieczorem mamy zakaz wychodzenia z domów, jak to się mówi, tylko no w przypadkach na zakupy pojedyncze takie sprawy, tak? Ale nie ma już spacerów jakichś tam na plaży, to jest wszystko zabronione. W tym roku turystyka na pewno padnie, bo już hotele są puste, ludzie odskakują, odmawiają. Także kto te kraje czy miejsca, gdzie turystyczne są, no to będą mieli kłopot, dużo ludzi straci pracę, gastronomia, u nas też wszystko jest gastronomia pozamykane. Także wszystko ma swoją dobrą i złą stronę. To chodzi o jakąś sytuację, tak jak w tej chwili jest. To jest próba dla ludzkości, czy potrafią się dzielić z drugim człowiekiem. Nie, że jeden wszystko zagarnie, bo ma więcej pieniędzy i narobi zakupów, a drugi patrzy sobie w pustą rurkę, czy jak ktoś potrzebuje pomocy, czy dostanie tą pomoc po sąsiedzku, czy potrafi się człowiek podzielić, tak. I przede wszystkim w tej sytuacji, co jest na dobre, ludzie nauczą się szacunku do żywności. Nie będą wyrzucać nawet kromeczki chleba. Nauczcie się te kromeczki zasuszyć. Zawsze można je z wodą pokropić na patelni, z oliwą podsmażyć. Dzieci lubią takie chrupiące rzeczy. Właśnie poszperajcie sobie naszych babci, naszych matek, kuchnię z ciężkich czasów, właśnie czasy powojenne. Jak był brak żywności, wszyscy sobie radzili, potrafili sobie radzić i w tej chwili, w takich sytuacjach musimy też sięgać po takie recepty, z czegoś zrobić coś, tak? I każda marchewka jest drogocenna, każde jabłuszko jest drogocenne. W tej chwili nauczymy się tego wyrzucać, bo porobili biośmieci i tam wszystko jest, jeden drugiemu nie wyda, nie odda. Głodni ludzie są na ulicach, są żebracy tak zwani, nie dostaną nic, bo wszystko ląduje w śmietnikach. A teraz jest próba właśnie człowiek dla człowieka. Musimy tu bardzo wdzięcznie być pielęgniarkom, lekarzom, służba zdrowia, to jest ogólnikowo są, to jest biurowcy, tak, ale mówimy o tych, którzy właśnie mają rodziny, a poświęcają swoją pracę, swoje zdrowie właśnie, żeby pomóc innym człowiekowi i tak dalej. To jest ryzykowna, każda praca jest ryzykowna, tak? Tam, gdzie ma się z chorymi do czynienia. Także i tutaj to jest wielka, wielka próba dla nas wszystkich, jak w tej sytuacji dajemy sobie radę i żeby nie psuć atmosfery, żeby jeden drugiemu nic nie kradł, nie zabijał, nie tego, bo jest głodny. Nauczcie się dzielić, nie będzie dochodziło do jakiejś tragedii. Po prostu mam więcej, podziel się. Ten kiedyś ci się odwdzięczy, też tobie da, albo pomoże w czymś i tak to jest. Może nauczymy się wymianą. My na przykład mamy tu dużo kur, kaczek, gęsi, indyki, mamy bardzo dużo jajek dziennie. Ja też daję sąsiadom, oni mi dają warzywa, bo tutaj mamy cały rok po prostu, tak? I na tym to polega, nie? Co mam więcej, ale też dostanę co od innych, co mają więcej. Wymieniamy się. I trzeba zostać przy tym serdecznym, nie bluźnić, nie wyzywać, bo to nic nie da. Przede wszystkim, że jest ten zakaz wychodzenia, poruszania się, to popatrzcie to jako dobre, że wy sami się tym chronicie, żeby nie iść między ludzi i coś tam, żeby się nie dostało. To nie musi być ten wirus, to mogą być zwykła grypa czy coś. I teraz tutaj ja mam taką, właśnie dlatego jesteśmy na bazie. Mam pytania do Rafaela, do Wezusa, do Orys. Tutaj właśnie jest pytanie. Czy to jest wirus gruźlicy, który cały czas opanowuje ludzi? We wszystkich historiach jest opisane. Właśnie księżniczki, królowie tam mieli gruźlicę i jak się leczyli, wyjeżdżali do ciepłych krajów na 3 miesiące.
na pół roku. Właśnie Włochy były słynne, dlatego właśnie się po kraju wyjeżdżali i wracali zdrowi. Tutaj mi troszeczkę zaczyna się, czy ten wirus może jest zmutowany, na pewno. Dlaczego sypią samolotów, ochładzają temperatury na powietrzu? Po prostu jak jest posypany, zasypane jest słońce. Ten wirus się po prostu rozmnaża w takim mokrym i nie za zimnym klimacie, nie minusowym, tak jak na Syberia i Alaska nie ma tego wirusa. Tam, gdzie jest ciepło, nie rozmnaża się też. Wszędzie teraz sypią, w ciepłych krajach też. To daje do zastanowienia. Jaka jest prawda tego stanu rzeczy? Nikt tego nie wie. Bo możemy szperać, szukać. Każdy przenosi, są też fałszywe informacje przekazywane. To jest też ogłupianie. Także na razie tej prawdy nie znamy. Zwróćcie uwagę, mieliśmy z Michałem, dzisiaj mam z nim nagranie, mam nadzieję, że dostaniemy dużo informacji. Jutro w poniedziałek wejdzie. Także no była duża przerwa, bo Michał musiał zakończyć swój projekt. I dlatego był zmęczony, nie miał czasu na to, nie? I to jest wiadomo, nie można się przesilić, żeby coś tam na siłę zrobić. Trzeba być wypoczętym do takiej ciężkiej podróży w regresji. I właśnie, tu chodzi mi o tą gruźlicę, tuberkuloza po niemiecku. Nie wiem, może w innym języku, to jest tuberkuloza. Czy rzeczywiście jest mutowany. Tam jest właśnie z Michałem regresja, jak oglądacie. Tam było już to pytanie i powiedział Michał, nie, to nie od niego informacje, to tam odgórnie, że wtedy się zakończy z tym wirusem, jak ten, który rozporządził wylanie na ludzi, jak to się mówi, jak powie stop. I teraz kto ma ten stop powiedzieć? Ktoś jest. Tutaj jeszcze dodam do tej sytuacji, dlaczego ten wirus. Każdy wirus ma jakieś namy, to są liczby, cyfry i tak dalej. Może być ten sam wirus, tylko mutowany, jakąś tam coś jest zrobione, że zmienia działanie, tak? A wirusy mają w laboratoriach, bo dzisiaj to nie, że zniknie i nie ma. Oni mają, to wszystko jest i istnieje, albo gdzieś ukryte i tak dalej. Albo jakaś sytuacja właśnie prowadza. Albo i obce cywilizacje dostarczają też, mają tam laboratoria, tego nie wiemy, może się dowiemy, nie wiem. Tutaj mój znajomy weterynarz, nawet nie wiem, powiem z jakiego kraju, bo nie chcę robić problemu, tutaj nie, w Hiszpanii, nie. Powiedział mi, że ten wirus, koronawirus, już był przed, bo to jest już długotrwałą pracę ma. I to u niego to było też w praktyce. Przed 20 laty około miały szczeniaki, psy. Tylko szczeniaki miały ten wirus. Umieralność była duża, aż doszło do jakiegoś zamrożenia, wyciszyło się, wymarło to, co miało wymarć. I teraz takich sytuacji dużo. W zeszłym roku w Niemczech było dużo właśnie dziwna jakaś choroba płuc. Ludzie bardzo dużo umierali, właśnie starsi. Czy to już nie były robione eksperymenty, jak zadziała. Te wszystkie, co na świnie dawali, co na ptaki dawali, nie wymieniam tego już tam, jak każda była nazwa, ten AIDS słynny, potem Ebola, tak? Jakoś wybuchało, zanikało. A teraz to było regionalne, a teraz ogólnie światowe, tak? Jak to się rozprzestrzenia? Dziwna sprawa. Jedna osoba skądś niby przeniesie i nagle dzisiaj jest jedna, jutro już jest ponad 200. Pomyślcie na tym, czy to nie jest sypane odgórnie, nie poprzez kichanie. Może być to fałszywa informacja. Nie musi być. To są moje rozważania, moje przemyślenia, a resztę chcę się dowiedzieć właśnie tutaj u Rafaela. I za chwilę przywitamy się. Już wszyscy są gotowi. Anezin, braj. Tak, już herzlich. Jak zwykle. Kotka kicha. Ej, no, nie ma, ona nie ma żadnego wirusa.
tylko ma tutaj, ma feler w nosku i jej się zawsze tu zbiera, smarki jej się zbierają, musi wykichać. Już ona co jakiś czas musi mieć otwierane operacyjnie, musi być usuwany tutaj, o, też ludzie mają, ta kość się rozrasta nosowa i dlatego, dobrze, to nie wirus, jeszcze raz, spokojnie. Ja do kamery zerknę, czy się wszystko nagrywa i zaczynamy rozmowę z Rafaelem, moment. Okej. Okay. Wszystko działa, wszystko jest dobrze i stawiam pytania, wam będę tłumaczyła naturalnie. Rafael Oris Pesus Iberese Dalva, wenn wir kommen wir antworten auf meine Frage. Das geht um diese Coronavirus. Habe ich Frage, ob meine Gedanken, das ist Virus Tuberkulose, ob können wir das bestätigen oder ist es andere Virus? Pytałam się, czy mogą potwierdzić, że moje przemyślenia, że to jest ta gruźlica wirus, czy jest, czy coś całkiem innego, nowego? Das ist ganz neu oder ist etwas? Es sind verschiedene Viren zusammen, also das ist neu produziert worden. Also es ist nicht bloß ein Virus, wo sich irgendwie weiterentwickelt hat, sondern da ist noch ein anderer Virus dabei, der wo zusammen, also dann neuer praktisch. Rafael odpowiada, że teraz co jest na ludzkość puszczone, że to jest mieszanka różnych wirusów. Połączyli różne i stworzyli jedno. Mówi, że to trwało długo. To trwało długo, długi czas trwało te próby właśnie stworzenia z różnych wirusów jednego. Mhm. Und es auch die Symptome wie Tuberkulose, weil es auf den Atemwege geht. Und das, ja? Pytam się, czy te symptomy jak przy tuberkulozie, przy gruźlicy, czy ten wirus też stwarza? Ja, das also, Rafael sagt, das ist, es sind halt ein Teil von diesem frühere Tuberkulose-Virus ist halt auch da mit verschmolzen und dieser von früher mal, dieser Virus, wo bloß auf die Atemwege gegangen ist, da hat sich praktisch alleine weiterentwickelt. Dann hat er diesen genommen und hat was Neues probiert, also mit was anderem zusammen. Und das hat sich dann auch wiederum weiterentwickelt. Und deswegen, man kann ja, es ist halt ein neuer Virus dadurch. To jest nowy wirus, ale w nim jest genetyka, nazwijmy, gruźlicy. Gruźlica była, ten wirus był zawsze, się rozmnażał, był zachowany, jakby się rozwijał się, inny wirus się rozwijał, jeszcze inny i robili próby i aż doszło do połączenia. Dlatego te symptomy na drogi oddechowe dużą rolę odgrywa właśnie wirus gruźlica. Auf welche Weise ist dieser Virus von einer Stelle durch die ganze Welt gegangen in kurzer Zeit? Pytam się, w jaki sposób ten wirus się rozprzestrzenił z jednego miejsca dookoła kuli ziemskiej w bardzo krótkim czasie. Dadurch, dass die Symptome halt so also, was heißt natürlich so normal sind, wie einfach Husten und so weiter, und Fieber, was eigentlich auch zur ganz normalen Grippe gehört, ist es gar nicht so bewusst gewesen, weil die Symptome auch nicht so schnell hervorkommen und wir die Menschen ja von A nach B mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff sich bewegen, das war ja in früherer Zeit nicht so, dass man so schnell von Punkt A nach Punkt B kam. Mhm. Deswegen hat sich das jetzt so schnell halt verbreitet, weil halt so viel ja, möglich ist. No, no kiedyś właśnie tu ma Wehadys Kysak? Oryś teraz przekazała, że kiedyś właśnie tam, gdzie były grupiska były, czy tak, grupiska ludzkie, że tylko tam jak coś wybuchło, jakaś epidemia, jakiś wirus grypowy i to się rozprzestrzenia bardzo szybko, ale zostało w tym miejscu, bo ludzie nie podróżowali, jak ktoś tam ktoś bryczką, koniem gdzieś wyjechał w podróż i przeniósł, no to się zgubił po drodze ten wirus, jak to powiedzieć. A teraz ludzie się
przeciągają w bardzo krótkim czasie. Paru godzin jest tu, tam. Cały świat jest w ruchu, po prostu chodzi o ludzi. Dlatego w bardzo szybkim tempie jest to przenoszone. I Magdalena ist auch in Lebensmittel? Pytam się, czy w żywności może też jest. Ktoś miał taką inspirację? Also, Eures sagt mir. Nie, mówi, Eures mówi, że nie. W żywności nie ma tego zaaplikowane, żeby to poprzez żywność się dostało. Nur durch Atemwege, den Virus. Oder auch durch Schemple ist auch. Ist auch, wo die ganz schnell können das machen. Besak? Pytam się, kto odpowie. Pytam się, czy to tylko poprzez ludzkie kontakty, poprzez kichanie, oddech, czy też wspomogli to odgórnie posypać? Ja, also so ein Virus kann sich verbreiten, also über die Luft natürlich. Mówi, ten wirus to poprzez powietrze bardzo szybko się porusza. Kein Problem, das irgendwie hinzuspritzen. Mówi, i to z tym nie ma problemu, żeby to rozsypać. Dlatego, bo on się w powietrzu utrzymuje przy życiu, aż trafia na swoje środowisko, gdzie jeszcze więcej się rozmnaża i rozrabia wtedy, tak? Auf diese so schnell zum Sterbefällen geht, ne? Das sind betroffen, stimmt das? Sind betroffen nur die alte Leute oder junge oder Kinder oder wie ist der Virus jetzt? Pytam się, czy to tylko trafia ten wirus starszych ludzi, czy też dzieci, młodzież i tak dalej? Zobaczymy. Es hat halt einfach mit dem zu tun, mit dem Zustand von den Menschen, wie der ist. Wer sagt das? Rafael odpowiada, mówi, że w zależności w jakim stanie znajduje się ciało ludzkie. So, wenn ein gesunder Mensch, zdrowy człowiek auf diesen Virus trifft, ist das für ihn, ja, okay, also kann der Körper damit Mówi, że jak na zdrowego człowieka trafi ten wirus, to nie da rady, bo ciało go samo zlikwiduje. Yeah. Aber wenn jetzt halt ein Körper, wo nicht mehr gesund ist, und da zählen meistens halt die Alten dazu, dass die nicht mehr ganz gesund sind. Słabe ludzie o słabym zdrowiu, tam gdzie komórki są właśnie już po chorobach i podniszczone i osłabione i poprzez złe odżywianie się, tak naturalnie ten wirus ma już dobrą podkładkę do zostania i rozmnażania się. Ja, aber wie ich sage, das ist ja auch so, der Körper ab einem gewissen Alter baut ab und das ist normal und das ist so. Mówi, że z wiekiem ciała ludzkie odbudowują, chodzi o komórki, i są słabsze ciała fizyczne, dlatego są bardzo podatne na właśnie załapanie i spustoszenie swojego ciała fizycznego. Jetzt ich habe Frage, diese Erneuerung, der Mutterzellen, ob das, weil das ist Informationen, ja, von sind erneuert, ob das hilft, um sich den Sperre für den Virus zu machen? Pytam się, czy odnowienie komórki właśnie zamyka rozwój wirusa w ciele fizycznym. So, odnowa informacji, pierwotne informacje. Komórki stają się inne, tak? Aber ihr sagt, es hilft schon, aber es kommt halt bei dieser Erneuerung, wie wir wissen, drauf an, wie der Mensch damit umgeht, ob der Mensch sich stressen lässt, also ob er das alles zulässt. No właśnie, Rafael mówi, że odnowa komórki macierzystej, to znaczy odtworzenie pierwotnych informacji, że bardzo pomaga, że po prostu wirus tam jest, nie ma szansy, ale to zależy od człowieka. Jak będzie po odnowie komórki, znowu stary system wpada w stres, w tamte, w jakieś, no to wszystko jest bardzo powolne i... Mit sich halt im Reinen sein, sagt Rafael gerade. Mit sich selber muss man im Mówi, Reinen człowiek sein, musi ze sobą być, alles, tą czystość w sobie. W sobie tą czystość stworzyć, żeby ta komórka macierzysta mogła wypełniać w organach, wymieniać te informacje. Trzeba być spokojnym, zadowolonym, nie stresować się, nie bać się i tak dalej. Diese, wo die Leute mit Diäten, mit Säften sollen leben, mit den
ausgewogen, sagt Raphael, einfach ausgewogen, das, was man braucht, was der Körper braucht. Wenn nur mich selber säften, die leben, dann die haben Chance zu überleben, aber nur die spielen so mit Menschen. Das, da geht's gut. Das sind dann auch wieder so, weil der Körper nicht alles hat, ist er wiederum geschwächt. No właśnie mówi te wszystkie, co mawiają wam, różne diety, to żeby na sokach żyć, mówi, to nie ma równowagi w ciele fizycznym. To wszystko jest gra kogoś, jakiś gurus, jakiś, bo oni żyją tym, to są fanatycy i jak najwięcej ludzi wciągają w to. I jeżeli jest ciało, nie ma wyważonych substancji, minerałów, nie pomogą soki. Ja do kamery. Tak, dlatego nawet w tej sytuacji teraz, jak wszystkiego brakuje, a są kraje, że mają dostarczane właśnie owoce, warzywa, nie mają swoich zapasów. Czym się wypełnisz? A już tyle razy Rafał przekazywał, musi być równowaga w ciele fizycznym, musi dostarczyć wszystkiego. Jedzcie dużo żółtek, jajka, wszystko to i macie ogrody. Trzymajcie kurki. To, co jest wasze, to jest czyste, to jest czyste jedzenie. Sadźcie warzywa, tak jak było kiedyś. Samowystarczające. Nauczcie się chlebka jakiegoś sobie zrobić, tak? Albo takie placki, jak inni mają. Woda, mąka i na gorącej patelni macie też placki. Wszystko można, ale nie dajcie się zwariować. Jak nie lubicie tego, nie musicie tego jeść. Chodzi o to odczucie. Ja też wszystkiego nie lubię i wszystkiego nie chcę jeść. Każdy słucha na swoje ciało, ale nie dajcie się zwariować, bo inni wam mówią, rób tylko to. Ciebie nie dotyczy. Główna prawda, właśnie prędzej czy później dowiecie się sami. Ja nikogo nie namawiam, ja wam tylko zwracam uwagę i to, co ja odczułam, ale chcę, żeby wam właśnie przekazał Rafael Oelis Vesius. Okej. Obweist, ja, habt ihr diese Prognose, wie mit was kann man sich noch stärken, dass dann der Körper bleibt gesund. Pytam się właśnie, czym człowiek może się zasilić, żeby ciało fizyczne nie zareagowało właśnie na jakiegoś wirusa. Also, Raphael sagt einfach, man sollte halt sich, dass der Körper gestärkt ist, einfach gesund ernähren, dann hat er alles, was er braucht. Mówi, dostarczyć ciało wszystkiego, co potrzebuje i nie musi się niczego bać. Diese Wasser mit Chili und Honig. Das ist alles trinken. Wo, ja, das kann man auch trinken. Wam zwrócę uwagę, bo ja już to dawno w Niemczech, ja już to praktykowałam, już przed laty i też mi się przypomniało właśnie nadczo. Pijcie sobie szklaneczkę wody, sobie wziąć normalnej, pokojowej wody, łyżkę, bo ja tutaj mam ten syrop z agawy, nie, ale jak ktoś nie ma, łyżeczkę miodu, wymieszać to i do tego, bo ja mogę pół łyżeczki cayenne, tego chili, papryka chili, tego cayenne, proszek, ja mogę pół łyżeczki małej, do tego wymieszać, ja, Stefan, mój mąż, my pijemy to, zaczynać troszeczkę mniej, co dnia nadczo wypijcie to. Was Raphael auch sagt, was halt jetzt ganz wichtig ist, ist einfach viel trinken. Dass wenn diese Viren in... Aber stimmt das, das heiße Wasser soll man trinken? Das in kalte Wasser den Virus fühlt sich wohl. Pytam się, czy to prawda jest, żeby gorącą wodę pić, bo jak się pije zimną wodę, to ten wirus się dobrze czuje. Also wenn man heißes Wasser trinkt, trinkt man meistens Tee. Mówi, gorące herbaty możecie pić, ale wody gorące, mówi, to jest gorąca woda jest do ziół, do parzenia ziół. Was wichtig ist einfach viel trinken. Mówi, dużo pić, bo to wypukuje, poprzez picie są wypukiwane bakterie, wirusy, to idzie poprzez krew, to jest krew oczyszczana, no czarna maść, to wiadomo, jest zabroniona w das zum Beispiel, Unii, wenn man das, was man eingeatmet hat, an... Mówi, to co się wdycha, to musi wyjść dołem, mówi. Co się, wszystko co ustami wchodzi, to musi dołem wyjść, pukać, przepukiwać. Und die soda mit der aqua oxidante? Trinken. Spülen. Spülen. Ja, spülen. Róbcie sobie tą aqua oxidante,
woda utleniona, to się nazywa? Z wodą, przepłukiwać gardło, nie? Ale jest bardzo dobre to, co Wam podałam właśnie, cayenne, chili. To jest wszystko w kuchniach macie, albo popatrzcie w sklepach, jeszcze na pewno nie wysprzedany. I pijcie nacho, wymieszać i potem do pół łyżeczki dojcie. Wszystko Wam, bakterie i w ustach, w buziach, jelita przeczyści, wszystko Was wyczyści. Pijcie to po prostu. Allgemein, was Raphael sagt, wenn man halt viel trinken tut, haben jetzt zum Beispiel gerade bei der Grippezeit oder auch jetzt Viren, haben die nicht die Möglichkeit, wenn sie durch den Mund reingehen, in praktisch, wenn sie runtergespült werden, in den Magen das ganze Zeug. Mówi, Raphael jeszcze raz powtarzam, że w okresach grypy, grypa to są też wirusy, tak? Mówi, oddychasz, te wirusy wdycha każdy, tylko kto ma silne ciało, się dobrze odżywia, słucha swojego ciała, to ten wirus nie ma szansy, tak? Ciało go zniszczy. Ale mówi, do tego pić, bo zanim się dostanie do dróg oddechowych, to po prostu łykaj się cały czas, popijaj, żeby dostał się do żołądka, a żołądek ma kwasy te swoje załatwi i zostanie to wydalone. Mein Raphael sagt einfach, die Möglichkeit, dass das über Rache in dann in die Atemwege kommt, ist einfacher, weil wenn man durch die Nase atmet, das sind ja noch diese Härchen, die Klimahärchen, wo du ganze Schmutz auffangen können, aber durch den Mund halt nicht, wenn man durch den Mund atmet. Mówi i nauczy się oddychać poprzez nos. Wciągać powietrze nosem, dlatego wyrywacie sobie, oczyszczacie sobie włosy z nosa, a on i zadanie spełnia właśnie, że to, co nie należy do ciała, nie ma wejść do ciała, te włoski to są jak ochrona, tak? I wiadomo, że nie muszą wychodzić jakieś tam długie włosy, nie? Ale to wszystko należy do tego. Nauczcie się wydychać powietrze nosem, wydychać ustami. I se popijać, żeby ten wirus się nie dostał, żaden wirus, nie chodzi o ten, o wszystkie wirusy, żeby nie dostał się do dróg oddechowych, do tchawicy, tylko popić, ma iść do żołądka. I nauczcie się pić łyczkami, cały czas se popijać. Was passiert, dass der Virus verschwindet, dass der lässt Menschheit? Oder das geht um diese Depopulation? Es braucht noch Zeit, bis der wieder verschwinden tut. Das ist aber. Ja. No, mówi właśnie tam, wer hat das gesagt? Vesius. Vesius powiedział, że jeszcze potrwa, zanim zaniknie, zanim po prostu nasze ciała potrafią same go zwalczyć i. Ja, das ist ja auch. Also, was halt auch noch wichtig ist, halt auch wirklich gucken, dass man seine Hände einfach mal öfters mal ein bisschen wascht, weil da auch halt. No i mówi, utrzymywać czystość rąk. Nie dotykajcie rękami się po twarzy. Ola, dzięki za, bo mówiłaś o tym też, bo ludzie się nauczyli, gdzie obojętnie gdzie są, to tam się macają po twarzy, drapią się po twarzy. Oduczcie się tego, bo to dostarczacie też tutaj koło jamy ustnej, tak? Do oczu nie drapacie, po prostu trzeba teraz ćwiczyć, żeby spostrzegać więcej rzeczy. I aber Raphael sagt noch was, also sagt auch, man sollte, also es gibt so viele Desinfektionsmittel und so weiter, das sollte man weniger nehmen, weil dadurch wird die Haut geschwächt und nimmt noch mehr Rafael tutaj ostrzega, żeby nie robić paniki i dezynfekować cały czas ręce, bo dojdzie do zaniku tej ochrony, którą my mamy na rękach i wtedy jest, wszystko przechodzi bardzo łatwo. Bardzo ostrożnie się z tymi dezynfekcją się obchodzić, tak? Also einfach ein bisschen, ja, öfters waschen, dann ist okay. Mydło, woda i tak dalej, ale bez wariactwa. Bo ja zawsze mówię, brudne dzieci są najzdrowsze, a te, które się chucha, dmucha i właśnie w tych sterylnych warunkach się rozwijają, potem mają zdrowotne problemy. Także nasze ciało potrafi dużo, dużo zwalczyć, daje sobie rady, to jest mechanizm, potężny mechanizm, tak, my jesteśmy uniwersum, uniwersum jest w nami, tak. Dobrze, na razie. To pytanie, a gibt welche auch hier was, o etwas? Wo kann man sich auch, der Mensch,
Du meinst jetzt irgendwelche Tees, wo ja. helfen? Eigentlich kann man sagen, es helfen die Tees, wo eine ja, Entgiftung machen, also den Körper reinigen. Mówi, dobre są zioła, które z toksyn oczyszczają, topić też, bo to też bardzo szybko one mają działanie. Ale zioła, nie te herbatki w torebkach, to tam zapomnijcie, normalnie to trzeba mieć zioła, a najlepiej zioła samemu zbierane albo kupione od tych, co mają. Jest oregano, zioły, są to oregano, to te bardzo ostre do picia. No, ziół jest, mamy dużo. Wiadomo, że zanim to doszło do tego, zostało zlikwidowane wszędzie, zabronione w sprzedaży. Teraz wiecie dlaczego. Wszystko było powolnie przygotowywane, żeby człowiek zaczął się bać i się podda się, bojący człowiek w strachu żyjący wchodzi w układy, których nigdy by nie zrobił, czy nie wchodził w układy, tak? No tak do kościoła latają, bo straszą piekłem na kolana, bo do Boga w pierwszej kolejce będzie zabrany, jak będzie cierpiał tam przed ołtarzem na kolanach, bo w boleściach będzie, nie? Godzinami będzie bił się w piersi, strachem napędzili ludzi do kościołów. A teraz słuchajcie, jeżeli ktoś mi mówi, bo tutaj miałam właśnie, że księża zwołują na mszę, że ochrona, no to jest, że jakimiś tam mają stać, to nic nie da. Wchodzą, maczają palce do wody, jaka tam święcona woda, woda od czego? Wszyscy macają palce i właśnie po twarzy se zarazki rozprowadzają. Róbcie, co chcecie. Albo rób ta, co chce ta. Ja na ten moment kończymy i bo muszę się przygotować do regresji z Michałem i na ten moment zostańcie zdrowi, dbajcie o siebie. Kto chce, weźmie sobie informacje do serca albo wskaźniki od Rafaela, od Wezus i od Oerys i nie bójcie się niczego, wierzcie sami w siebie. To są wasze ciała, wy mieszkacie w tych ciałach, dbajcie o nich, dostarczajcie waszym ciał myśli, pogodne przede wszystkim, nie bójcie się niczego. Żywność będzie dostarczana dalej, że na chwilę jest wstrzymana po to, żebyśmy się bali albo obserwują, jak ludzie potrafią się zachować właśnie, czy zachowa się jak takie jakieś stado bydła, które się, jak to się mówi, jeden na drugiego i zadepcze. Czy będą zwracali na siebie uwagę, na sąsiada, na tego, żeby nikt nie ucierpiał w tym okresie. A w domu teraz odpoczywajcie sobie i słuchajcie sobie przyjemnej muzyki. Nie oglądajcie wiadomości, bo wiadomości są, każdy z innych stron jest co innego. Po prostu odpoczywajcie sobie. I słońce. Otwierajcie okna, jak nie możecie wyjść na słońce. A dużo ma ogrody, ogrody. Dobrze, korzystajcie z tego. Zostańcie zdrowi. Namaste. I odgładniajcie komórki macierzystej. Bo tu, co zrobicie dla siebie, tego nie kupicie. Namaste.